Dobry. No i co, kolejny film. Mamy dzisiaj 9 maja roku pańskiego 2022. Mamy tu moje perełkę 355 73 roku, jak wiecie. No i by trzeba było, wypadałoby to chyba przepalić, bo stał całą zimę nieodpalany. Zobaczymy, co to jest tutaj w ogóle. Zajrzymy do oliwki. Czy tu jest coś w silniku? Proszę bardzo, żeby nie było. Oli jest. Kurwa, gdzie ta dziura? Włosów nie ma. Ciężko trafić, chociaż ja osobiście włosów nie lubię. Dziura ma być czysta, gładka. A nie tam jakieś wynalazki. No i co to? No, zajrzyjmy tutaj pod maskę. Bo on stoi, zobaczcie, chłodnica, nawet porek zardzewiał. Chłodnica, paluch, aha, najlepszy wskaźnik. Płyn jest, musi jest, łoko wsadzić, jest. No i co to, to tak to wygląda, bo on stoi tutaj, od zeszłego roku, żeby was nie skłamać, chyba od września, bo raz, że nie byłem na gospodarstwie, nie byłem. Ale nic tu z nim nie robiłem. Tu mam taką specjalną miarkę zrobioną. I co po 5 literków jest nafty. Także trzeba sprawdzić. O kurwa, burżuj w tych czasach. Ponad pół kotła jest, czyli będzie jakie 5, 10, 15, 20, 30, 35 litrów. No, tak to jest. No i co? Żeby nie było, że was tutaj oszukiwam, żadnych tu kurwa urządzeń rozrywkowych typu respiratory, nie respiratory. O, gdzieś jakby ktoś miał, to taką kratkę potrzebuję tutaj ładną, oryginalną. Żadnych respiratorów nie ma podłączonych. Baterie są dwie, oryginalnie szóstki, tak jak miały być, tak jak były. No i co, będziemy chyba próbować to, patrzcie. Widać? Pająki się zalęgli, upierdolony cały, kierownica okurzona. Ja tu na nim nie byłem. O! Siandełko, muszę oryginalne siandełko założyć. Tam kolega Przemuś mi obiecał, że mi wyśle lakier 50-15 w szpreju. Mam oryginalną miseczkę do niego, tą od 55. Aha, lampka od oleju się nie świeci, bo jest zegar założony. No co będziemy robić? Damy gazu tutaj. No i patrzcie, jak pali 55 po kapitalnym remoncie. Dusimy przęgiełko. I teraz tu nadusimy na guzika. Stoi w szopce. I co, wystawimy go, niech się powietrzy trochę. Wow, hamulec przymarz, kurwa. No tak, nie ma, nie ma. Dobra. Nocku tutaj. Slalom gigant, piękna pogoda. Dzisiaj trochę się wziąłem za koszenie trawy. Wczoraj w nocy przyjechałem. Trzeba się tu zabrać trochę za to. No i się tak biorę pomału, pomału. Zaraz muszę koło wózku zrobić. Wziąć te header od czerwiec. Coś tam mamusia zlokalizowała. No, ładnie, gwózdek. Tak to jest, tu stoi szaleństwo. Muszę wózek, header na wózek położyć i zaprowadzić go w końcu do garażu. Trawkę poprosiłem. Kosiareczka stoi. Świeży zakup. No i co? Patrzcie. Wolne obroty. Ręczkę zaciągniemy. Pyrka sobie. Tak to wygląda. Przemuś specjalnie dla ciebie. Zaraz wywalę ten tłumnik zetorowski.
i założy oryginalną rybkę, tak zwaną, żeby to tak miało ręce i nogi. Tak to wygląda. Oryginalny bączek. Zostaje mi założyć lampy, ale jest problem z tymi gumami, ponieważ tu przychodzą oryginalne lampy od 55-40. Jest problem z gumami pod nie. Mam komplety lamp nowe, znaczy nowe. No oryginalne, takie jak mają być. No i tak to wygląda. Moja zabaweczka. Trzeba to trochę było zapalić, przewietrzyć. Trzeba będzie chyba umyć, bo mamusia tutaj prowadziła harakiri. Widzę chyba kaczkę jakąś biła. Te kropki co są. Tutaj tak samo. To wszystko jest krewa. Aha, no i co tu? Instalacja elektryczna oryginalna. 73 roku, proszę bardzo. Zobaczyć sobie. Na każdej końcówce kabla jest taka opaska aluminiowa z oznaczeniem, z numerem kabla. Tu jest gdzieś urwana. I tu jest urwana. Jest obcięte, podejrzewam. Jak odkręcałem, nie mogłem odkręcić. Ale tak na pozostałych, z drugiej strony, proszę bardzo, jest. Tutaj na kierunku nie ma, ale na wszystkich tutaj przy skrzynce, jak to się tam nazywa, wszędzie wszystko jest. Także w oryginale 355. O, tam jak wygląda. To jest kontrolka od oleju, ale ona powinna też działać. Aha, może tu się kabel wysunął i dlatego nie działa. Kolumna kierownicza oryginalna. Ja tutaj zawsze starałem się, nie wiem jak wy, ale w 55, jak jest dobra szczelna kolumna, to warunek, żeby to długo, bardzo długo działało i bardzo dobrze, też ściągam zawsze kierownicę, wyciągam klin i jest taka u góry pod kierownicą, tu w tym miejscu jest guma taka włożona i tą gumę wyciągam, zalewam tą kolumnę do pełna olejem przekładniowym. To olej 90W140. To jest taki typowo hydrauliczno-przekładniowy, gęsty. Nie pamiętam, czy to jest klasa GL4 czy GL5, ale w każdym bądź razie taki olej stosuję. No i co? Troszkę pochodził, można mu troszkę dać gazu. Ładnie chodzi, jak według mnie. Nie wiem, ja tam się na tym nie znam. Chyba mi się udało zrobić ten silnik w miarę. Co prawda blachy są już w teraźniejszej produkcji. Kupiłem gówno i się gówno połamało. Ale mam jeszcze oryginalną maskę od niego. No i założę oryginalne te zamki, bo to przecież popelina taka jak, nie wiem, kierunkowskazy. Wszystko sprawne, wszystko działa, lampy pozakładamy i będziemy śmigać. Co mówicie, jak to chodzi? Ładnie pyrka, nie? Równo w miarę. Pompa ze sklepu Maniek, gdzieś tam z okolic Tucholi. Dawałem gościowi do zrobienia 4 lata temu. Sucha, wycieków nie ma nigdzie. Oryginalna pompa z tego ciągnika. Zapłaciłem, pompka jest tylko nieoryginalna. Zapłaciłem 4 lata temu za remont, kompleksowy remont pompy. Chyba, o ile się nie mylę, 800 zł. Ale zostało z niej tylko obudowa. Reszta, wszystko jest nowe. Sekcje są jakieś większe, średnicy, nie pamiętam. Oryginalnie są chyba 8 mm,
czy 9. Ja tu zastosowane są Motorpala czeskie, jakieś tam większe, w każdym bądź razie większe. Także w polu na testach kultywator 3 metry tam stoi, 3 metrowy z 28 łap, wąska sprężyna, daje sobie radę, ładnie to popierdala na trzecim biegu, robi robotę, jedzie ładnie, widzicie jak ładnie, o, ręczny trzyma na dwa koła. No i to by było na tyle, bo mi tutaj bateria pada, tam zostało chyba 10% baterii. Przerywacz jakiś dziwny to był zastosowany, ale działa, polskiej produkcji. Co to pisze? Przerywacz świateł kierunkowych samochodu. Zakłady wytwórczo-usługowe Terus w Szczecinie. O, prawie ziomal od paprykarzy. Także pozdrawiamy paprykarzy. No i będziemy się bawić tu, będziemy lecieć z tym tematem. Trochę przywieszczyliśmy i to tak sobie wygląda. Muszę to siedzenie wyrzucić, bo mnie denerwuje nieoryginalne. Chociaż powiem wam, że pasuje to ładnie wszystko. Siedzenie jest z 93 roku. To już było wymienione, ale to pójdzie do Bizona, tu przyjdzie oryginalne. Także fajne siedzonko. Ma jeden mankament. To jest delikatnie pęknięte tu w tym miejscu, ale to i tak dłużej wytrzyma jak te teraźniejsze tam za 200 czy 300 zł. Bo to badziewie jakich mało teraz, także działamy tu z tym. Dobra, gasimy, nie będziemy hałasować. Starczy tego wszystkiego, a żeby nie było, wszystko działa. Nawet, o, proszę bardzo. Narazisko.